Cyberpunk patch 1.31. Czy wszystko, moi drodzy, super? Zaraz zobaczymy. Idziemy, odwiedzamy panią Clary, albo Clary gościa, nie wiem kto to jest. W sumie generalnie ciężko to stwierdzić w tych czasach, w cyberpunkowych. Jak się rzucało, jak się zmieniało kamerę. Okej, okay, radio musimy puścić. Claire. Radio. Ale czemu nie leci radio? Włącza radio. O. Leci czy nie? Ty, może zepsute radio. Ty, nie działa radio, zepsuli. Czy wyłączone dźwięki? Nie, 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 na pewno mam włączone, bo ja te radio wiem, że jest bezpieczne. Ja go używałem. Głośność muzyki, głośność radia samochodowego jest. Wyciszanie dźwięku wykrycia, włączone włączenie prawem autorskim. No tak, ale powinno... O! Teraz działa. Dobra, to jedziemy, moi drodzy. Barero, 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 barero. Ty, a nie da się zrobić, żeby on automatycznie mnie prowadził? Autopilot, czy coś takiego? A w ogóle nie wiem, czy widzicie interfejs. Zobaczcie w lewym dolnym rogu. Dalej jest zepsuty interfejs. Patrzcie. Jest interfejs z postaci. Patrzcie to. I nie wiedzieć czemu. Patrzcie to. Czemu prędkościomierz się pojawia tam, gdzie ja mam quick sloty? Nie wiem, mam im to zgłosić, czy co? No. U mnie działa, no tak. Jakubi, ja jadę sobie po prostu porobić coś. Mnie tam nie obchodzi, ile hajsu dostanę. No, radio się coś psuje, poczekajcie. Siądę? Delamain, puszczaj radio. Nie wiem. Wiecie, kiedy muzyka działa? Patrzcie to. Czekajcie. Muszę do opcji wejść. Co jest grane? Ajaja, ajaja. Nani. To jest baby metal? Nie. Czekajcie, bo jeszcze jest jedna kwestia. Czy ja mam ustawione, że w rozgrywce na świecie ma miasto być dużo ludzi?
Wszystko mam na ultra i wysokie. Ray tracing też jest włączony. Rozgrywka. Czy jest w ogóle coś takiego, czy nie? Kołysanie broni. Chyba nie ma czegoś takiego. Dobra. Dawaj, kurwa, z werwą! O kurde, zostałem przeciążony, dobra. Zrobimy coś takiego. Ślepy jestem? Gdzie to było? Gęstość tłumu w rozgrywce, pokaż. No duże jest, no. Tryb mało wydajnego dysku. Teraz tak, trzeba ten syf sprzedać. Przytrzymaj, rozmontuj. Żeby trochę mniej miejsca było, znaczy więcej miejsca. Dobra, sprawdźmy to. Związać go ogniem! Jakie... O, co wy gadacie? Halo! Co się tu dzieje? No dalej, kochana. O! Niezłe cacko. Niezłe cacko. Mówię o tobie. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Ty, ale taka pyzata! O co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Kamyszka Miki. Myślałam, że się nadasz. Dwa FPS-y są? Czekaj, co się stało? FPS-y spadły? Coś się stało? Bo ja nie patrzyłem. Nie, bo u mnie okej wszystko. A, to przez chwilę. Nie, no to poczekaj, no to można wywalić ray tracing i zobaczymy teraz. No, bo może OBS nie radzi sobie Ej, z tym. Oczy na mnie. Co to za wyścig? Jakieś specjalne reguły? Lub ich brak, jak wolisz. Jeździ się parami, kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła, ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Zaraz się naprawdę wkurwię! Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw. Wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się? Zginął rok temu. W wyścigu. Przykro mi. Patrzę na jej nasilniki, bo ma krzyż i jakieś coś, nie wiem coś. Dobra, będę twoim kierowcą, dawaj. Będę twoim kierowcą, Claire. 4 wyścigi. Zaczynamy w City Center. O, następne kurde. Odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał wozu. A ja jestem dobrym kierowcą. Nie mam wozu. A jak jest z nagrodą? Płacą za pierwsze miejsce, jakby co, dzielimy się porówno. Brzmi fair? To ja będę dla jechał? Mnie bomba. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej... Śpieszy ci się dokąd? No tak. Zbieram rzeczy ci, wiesz? Okej, już jestem, mów. Jednak chcesz rozmawiać? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej 2 rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Ale ty jesteś fajna! Miła taka, znaczy ma taką sympatyczną twarz, takiej... Tak ja mówię wam, taka pyzata myszka. Fajna. Dobra. Zaczeka jeden dzień na kontakt od Claire. Dobra, to czekamy na jeden dzień. Ja pierdziele, przecież tu nikogo nie ma. Co to jest za miasto? Czemu ty się boisz ciągle, gościu? Co ci coś zrobił? Powiedz mi. Co się dzieje z tobą?
Czemu wszyscy się na mnie uwzięli? Ale nic ci nikt nie uwziął się, no a ty co? A ty co, jesz powietrze? Czekaj, a co ty jesz powietrze? A ty płaskodupie. Chodno. My się znamy? Możemy się poznać. Ola! O, Ola, a ja Dawid. Cześć, co tam? No, spoko. Dobra, idziemy. Kiosk ruchu. Dobra, chodźcie do kiosku. Idziemy kupić te... Mały modelarz. Kaczor Donald. Dobry! Ja w sprawie ten... Trzy Marlboro na sztuki. Nie, no dla taty, oczywiście. Tylko chory leży. No, nie może wyjść. Wiadomo. Dziennik. Dobra, trzeba poczekać dzień. To zróbmy sobie zadanie... jakieś tam... wędrówka głupca na przykład. Albo nie. Dobre uczynki popłacają. Odbierz darmową nagrodę ze sklepu. O! O! Oh yeah. Oh, oh. Nie, na NVD są jakieś NPP Jam. Muzykę nam przerwałeś. Czasem wiadomości z zagranicy. Niepokojące doniesienia płyną do nas z Alaski. Według Incorporated Press zbiory kukurydzy są o 80% niższe niż w zeszłym roku. O! Słyszycie? To efekt katastrofalnych ulew i powodzi, które nękały Alaskę tego lata. Miejscowe władze są cały czas zobowiązane do oddania 70 tysięcy ton ziarna korporacji Biotechnika, odpowiedzialnej za przełomową odmianę kukurydzy Frostcorn. Rząd w Juno stoi przed bardzo ciężkim wyborem. Jeśli uhonoruje porozumienie, obywatelom Alaski zajrzy w oczy głód. Ale jeśli je złamie, w przyszłym roku nie otrzyma żadnych ziaren pod zasiew od Biotechniki. Czy mieszkańcy Alaski powinni otrzymać pomoc humanitarną? Czy może raczej lekcję samodzielności? Co wy chcecie? Kukurydza w Alasce, która żyje, znaczy rośnie. Czy może atak hakerów? Nanopszczoły atakują mieszkańców... Nanopszczoły! Z relacji świadków wynika, że 7-milionowy rój mikrobotów produkcji Fenghuang przerwał zapylanie pól i z nieznanych dotąd powodów niespodziewanie pokierował się ku stolicy Lombardii. Obecność nanopszczół na ulicach spowodowała wybuch paniki wśród obywateli tego urokliwego miasta. Prezydent Mediolanu Lorenzo Ricci oświadczył, że powoła specjalną komisję śledczą, która ustali przyczyny tego niezwykłego zjawiska. Aha. Marzyłeś kiedyś o posiadaniu państwa? O. Teraz masz na to szansę. O! Agencja luksusowych nieruchomości No Limits at All wzbogaciła dzisiaj swoją ekskluzywną ofertę o kolejnych 15 wysp. Każda ma powierzchnię 5 km2, a jej konstrukcja pozwala wytrzymać wstrząsy do 8 w skali Richtera. Jako że wyspy znajdują się na wodach neutralnych, ich właściciele nie podlegają jurysdykcji żadnego kraju. I sami określają obowiązujące na swym terytorium prawa i zwyczaje. Jeżeli planujecie zakupić swój własny kawałek raju, odwiedźcie stronę agencji. Jeżeli nie,
Musi wam wystarczyć kilkudniowy urlop na zachodnim wybrzeżu. Dziękuję za uwagę, Night City. Strzały jakieś idą. Lewa tylna lampa się zbugowała? Nie, no po prostu nie świeci, no nie wiem czemu. Fajne nawet nutki zrobili na potrzeby tej gry, różne takie są. Dobra, idziemy. Dobry? Pokaż co masz. Wybieraj. Wybieraj. Szkielet. Na wyposażeniu. Oczy. A ja miałem... Czekaj, bo ja miałem... Odbierz darmową nagrodę ze sklepu Reaper Doka Raidera. No dobra, ale gdzie jest ta darmowa nagroda, dziewczyno? Tu? Nie, no tutaj to jest... Tu się coś... No u niego, no, ale to po prostu se mam... Kurde, bo... To misja, to syf. Musisz znaleźć jakąś darmową naklejkę u niego. Pola czołowa. Zwiększa urządzeń krytycznych. 4500. Szukaj za 0. Czekaj, ja mu sprzedam w ogóle te bronie. On ma na sprzedaż kastety. Jest argument za 0 do rąk. Nie, to czekaj. We wszczepach. Nie, no tu są wszczepy. Tu są szczepy do dłoni, ręce. A jest koprocesor. Tylko to jest legendarny. Pozwala na osiągnięcie 15 pociski. Zwiększa szanse na rykoszetowanie pocisków w broniach typu power. Ustawiam połączenie. No dobra, ale to zadziała teraz, czy jak? Odebrałem? Czekaj, no nie, no to jeszcze nie to. To nie to. No właśnie, to nie to.
Czekajcie, to zrobimy tak, to zrobimy tak. Szkielet, to nie. Ramiona. Ramiona, o, jest. Mogę mieć pięści goryla, ale mogę mieć... O, te będą mocniejsze. W dłoniach tatuaże. Dłonie. Dłonie. Czekaj. Układ czołowy, układ immunologiczny. Nie, nie chcę wyposażyć. A co to jest? Po otrzymaniu obrażeń 2, obrażenie łuku elektrycznego, zadającego obrażenia. Tak, to może być. To chcę. Układ nerwowy w posiadaniu. Kura. Mam coś w posiadaniu? Nie. Nogi. Nie chcę. Szkielet nie mam. Bazowa pamięć. A, dostałem legendarny, ikoniczny w ogóle. Aktywuj Berserk przytrzymując E. Berserk zacznie zwiększa twoją siłę i odporność. Zwiększa także odrzuty broni oraz wykorzystanie zwiększonej walki 15. Aby odnowić. A, 18 budowa ciała, to muszę wbić level. Dobra. Ręce, tatuaże, ale zaczynam myśleć, że nas trolujesz. Nie, przepraszam, czekaj. Ręce są tatuaże. A. To jest za zero. Dobra, dziękuję za informację. Ale zmienimy to, ten tatuaż, bo wolę to, nie? Dobra. Ale zapachy idą, czekaj, co to? Co to za zapach? A, sąsiadka robi, wiecie co? Jarzynową zupę taką, ale zapach. Dobra, ja zjem banana. Mam ręce goryla, to se banana zjem. Bo smaka se zrobiłem tym. Ona mi zrobiła. Mąkę. Jak Adam Małysz? Ja, dziki, bo ty myślisz, że sąsiadka to jest jak w tym, jak w filmach porno. Że każda jest młoda i seksowna. Ty byś widział moje sąsiadki tutaj, jaka średnia wieku jest. Gdyby była to co? Nie, to znaczy nie! Nie, co? To jest przypadek! Piosenka przypadkowo śpiewała o tym. To nie... To... Dobra, czekaj, musimy zmienić teraz grę.
zadania główne poboczne zróbmy. Do krwi to nie, ryzyko średnie. Widzimy się w Afterlife. O, mogę się z Hanko... Ale to jest główne? Nie, to jest poboczne. To śledź zadanie, to chcę. Spoko przekaskiwanie z Radą. Patty, nie triggeruj ludzi. Trolujesz. Ile można strzelać, że sąsiadka, to by ktoś coś tam? Że ma normalną dziewczynę, to co moją? Nie wiem. To widzowie! Widzowie, którzy żyją wymysłami z pornoli. Że sąsiadka, coś tam, coś tam. Level 60. Ja zawsze to powtarzam. Ja zawsze powtarzam, że to, że ty byś gadał, ale bym brał, musi mieć jeszcze w prawdziwym świecie, nie wirtualnym i nie w filmie dla dorosłych, drugą stronę, a raczej akceptację drugiej strony, że druga strona stwierdzi, kurde, ale bym mu dała. Weź mi kurwa nie denerwuj. No właśnie, a ty byś dostał taką odpowiedź, jak ta kobieta. Dobra, idziemy do Afterlife, bo mamy jakąś tutaj... Będziesz ratowała ludzi. Aha, i będę strzelała do cyberpsycholi. Tak mówili w ulubionym programie taty, że do nich strzelają. Ale ich nie będę leczyła. Bez sensu najpierw do kogoś strzelać, a potem go ratować. To musisz się dużo uczyć i dużo ćwiczyć, żeby dostać się do Trauma Team. Tam trafiają tylko najlepsi. Dokładnie. Trauma Team to jest dobre. Pierwszy strzelają, a potem biorą od razu. W ogóle Trauma Team jest spoko, bo Trauma Team przyjeżdża na miejsce zbrodni, strzelają do chłopa i jak jest już postrzelony, to go biorą i na koszt własnej firmy go leczą. To jest biznes. Tak, co do dolara. Punkt bez odwrotu. Nie. Czekaj, czemu... Nie w główne, czekaj, nie to. To miało być, widzimy się w Afterlife. Gdzie to jest? To. To miałem śledzić zadanie, to gdzie ono jest? Zadzwoń do mamy. No właśnie, gdzie się dzwoni, te. Vi? Dawno cię nie słyszałam. Od śmierci Jackiego. Właśnie mi się pomyliło, Wojtlos. Już gram w chciałem zadzwonić wcześniej, ale sama rozumiesz. Chodzi mnie jak... Miałeś na głowie bardzo ważne sprawy, co? Co się dzieje? Kwiaty i koniec. Nie no, tu miasto tu działa fajnie. W sensie, tu są ludzie, ale wiecie, no to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie coś się dzieje. Chciałem zapytać, jak się czujesz. Źle, Vi.
Rodzice nie powinni chować swoich dzieci, a mnie zabrano nawet tę możliwość. Ale nie martw się o mnie, poradzę sobie. Podejrzewam, że dalej zajmujesz się tym samym, co wcześniej. Zrób coś dla mnie i nie daj się zabić. Trzymaj się, chłopaku. Staram się, mamo, wiesz? Ej, ten cuidado. Dobra, pojedźmy sobie innym pojazdem. Gdzie on jest? O. Jesteśmy w końcu nomadem, nie? W gospodarstwie domowym wzrośnie aż do 1000 eurodolarów miesięcznie, a kara za posiadanie nieudokumentowanego zwierzęcia może wynieść 40 000 dolarów. Właśnie. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości regionalnych. Dziękuję za uwagę. Co to pokazuje tutaj? Ej, to ja! Patrzcie, na czołowe! Nic się nie stało. A właśnie, czy zrobili ten model jazdy tym motocyklem? Co jest grane? Nie ma, nie wstawaj! Patrzcie, patrzcie teraz. Pa, 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 jadę. Prędkość 120, 130. Pa, pa. To jest to. Jedziemy raz jeszcze. Uwaga, 100 na godzinę. Wow. Jednak! No! Ała! No! Gościu! Delamain! Wchodź tu, bo już mnie denerwują! Cześć, Delamain. Czy wolno mi przerwać walizką podróż pytaniem? Właśnie to zrobiłeś, więc śmiało wal z kolejnym. To właściwie nietypowa prośba. Proszę o zrozumienie. Jakie działania poleciłby pan komuś, kto chce lepiej poznać naturę ludzką i zbliżyć się do ludzi? Rozumiem, że pytasz dla kolegi. No nie wiem, trzeba przebywać z ludźmi i bacznie im się przyglądać. Studiować ich. Studiować? Kolega pytał. To właśnie rada, której potrzebowałem. Bardzo dziękuję za celną wskazówkę. Życzę przyjemnej dalszej podróży. Studiować. Robot zapamiętał słowo studiować i teraz robot się na studia zapisze. Bo źle zrozumiał. Czy robot, komputer? No bo to komputer, nie robot. Dobra. Ogólnie jak ktoś nie grał w Cyberpunka albo nie oglądał i nie wie co się stanie, a zamierza, to się nie bójcie, tu żadnych spoilerów nie ma, bo ja już grę ukończyłem. Gramy tylko poboczne misje. Teraz tak. Idziemy tutaj. Co to było? O, mam policjant. W porządku, pilnuje. Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko jest w raporcie.
Tak, czytałem. Tylko jakoś nie ma tam słowa o tym, że kazałem ci stamtąd spierdalać. Oj tam, oj tam. Nocna Europa. Coraz bardziej pogłębia się kryzys humanitarny. Uchodźcy z podtopionych terenów Królestwa Belgii i Holandii znowu próbowali przedostać się do Skandynawii. Szwedzi odpowiedzieli bombardowaniami. Szwedzi bombardowaniem! Łodzi z imigrantami poszło na dno. Organizacje humanitarne szacują, że życie straciło około 100 osób. Czy odnaleźliśmy raj na ziemi? Niewielkie miasto na Antarktydzie świętuje dzisiaj swoją 10. rocznicę założenia. Ukryte dotychczas pod miasto na Antarktydzie bogactwa naturalne umożliwiły regionowi oszałamiający wzrost gospodarczy. Pomimo iż spowodowało on znaczne zanieczyszczenie środowiska. Macie pingwiny, co się stało z pingwinami? W przypadku nie przeszkadza to cieszyć się życiem. Niedawno otworzył tam swoje podwoje pierwszy dom lalek. Argumentem skłaniającym wielu do przeprowadzki na Antarktydę jest zaskakująco niski poziom przestępczości. Wskaźnik morderstw w tym regionie wynosi jedynie 70 na 100 tysięcy mieszkańców. Na tym kończymy wiadomość. Jedynie. Dziękuję za uwagę. Cześć, robot. Co tam u ciebie? Patrz jak kokszą, pa. Pa. O, ale ty masz spodnie, ty! Nudzi ci się? Idź do baru, jak chce ci się gadać. Frajer. Ty! Złote spodnie? Jak tam, gościu? Może pomóc pani, co? Jakbyś zasłabniesz, to... Cześć! Kogo Cześć. Szukasz? No, już chyba nie. Jak leziesz? O, dobra, mamy paczkę. Dobra, zrobiliśmy poboczną misję. A właśnie, gdzie jest moje mieszkanie? Moje mieszkanie jest tutaj gdzieś, nie? Tutaj gdzieś, u góry. Idę się przespać. No i co z nim robicie? Na razie to jeszcze pouczenie. Za chwilę będę ostrzejsza. A, ty świntucho. Gdzie było to nasze mieszkanie? Tu. Zamknij ten burdel. Ta-ta-ta, na-na-na. Patrzcie, co to za maskotka jest. Troll z Gwinta. No, piękny jesteś. Co? Opóźnienie Dying Light ma jednak wyjść 4? Oho, jeszcze żółte tło. Czyli 4 luty, czyli nie wyjdzie Dying Light. Ja! I nie mów, że jeszcze żółte tło mają. Pokaż to. Today I have important news. Company goal to build transparent and honest communication. O nie, ja już mam flashbacki, moi drodzy. Ja mam już flashbacki. Panie Paweł!
Pan mógł aby tło zmienić tego newsa. Dobra, zróbmy spanko. Nie chciałbym nigdy w takim mieście mieszkać. W takich blokach, takich tysiące ludzi, takie... Mieszkam w bloku takim, owszem, na osiedlu, ale nie w takim. Nie, wiecie, tutaj jest tak, że... Patrzcie, jakie to jest wysokie. Tu latają samoloty, dymy się dzieją. Nie, nie, no to nie jest to samo. To, wiecie, to jest takie coś wymyślone, no, że te bloki są okropnie wysokie, wielopoziomowe. Jest tutaj więcej zieleni niż w dzielnicach w Warszawie, to prawda, bo jest jakiś trawnik na dachu i tak dalej. Po czasie się przyzwyczaja. Dobra, gdzie, jak się nazywała ta misja, co mieliśmy przyjść następnego dnia? Szybka i wściekła, to. Na kontakt od Clary. Czekaj, bo była tam Claire. To muszę spanko zrobić. No ale to ile ja śpię? To co się dzieje? 20:59. Ile ja spałem? Bo ja nie wiem, czy ja tam miałem ustawić ileś godzin, ile miałem spać. I teraz już nie mogę spać. Nie, czekaj, mam. No nie wiem, jak ja długo mam spać. 21. No ale on śpi co? 3, 4... Ile on śpi? To ile to jest godzin? 5 godzin? To co on to? Nie umiesz się wyspać konkretnie. Dawaj tam śpić 12 godzin i lecisz. W menu masz opcję przeczekania. A widzisz. Co ci się dzieje? A! No dobra, no to idź się wyśpi. No i teraz już chyba zadzwoni, nie? Dobra, to musimy pograć pewnie chwilę i wtedy zadzwoni do nas. Stages of food production, we bring you bio quality that even Mother Nature can envy. Try out our freshly developed new tastes and let your tongue be amazed.
Ale teraz zapachniało. Dobra, już wiem, czym pachnie. Pierogi. Pierogi, cebulka, pierogi ktoś robi. Nie dam się okraść. No nie wiem. Hej, ty, zaraz zaczynamy. Jak tego musisz do kibla, to teraz, bo w ogóle to już nie będzie wyprzedzone. Pączek. Nie. Sąsiadka balanta na balkonie Eliara. Blanta. Nie wiem, kto w trakcie dnia jarałby blanty non-stop. Tak pod koniec dnia to rozumiem, ale tak w trakcie... Chcesz pogadać o wczoraj? Wszystko z drogą ciebie. Jarany Gustaw. Znaczy, to zależy jakie, bo jak jaracie jakieś takie luźne ziołko, to jaracie to jako skręt. Bo jak jaracie jakiś taki typowy, mocny staw, no to i was mocno trzepnie, to bez sensu jest się zjarać tak, że jesteście bezużyteczni, nie? A jak macie jakiś staw, który po prostu trochę tam humor może poprawia czy coś, to co innego, no. Call center pełno stentów, Marycha idzie non-stop, ta? Czekaj, co ja miałem zrobić? Ukończ wszystkie wyścigi kwalifikacyjne. Poczekaj na... Przeczytaj wiadomość od Claire. Nasmrodzimy trochę na podwórku korpsu, znać jak tam będzie, spotkajmy się na bazie przy rogu, okej. Okay. Dzięki. Ukończ wszystkie wyścigi kwalifikacyjne. Czekaj, bo nie widzę tej misji, gdzie jest ten wyścig. Chwileczkę, bo nie wiem, gdzie jest... Ona mówiła mi... Moment. No śledź zadanie, ale ja nie wiem, gdzie jest ten wyścig. Znowu się spotykamy. Jak się miewasz? Poświęcam część mocy obliczeniowej na studia, zgodnie z pańską sugestią. Postanowiłem prześledzić rozwój ludzi od początku istnienia do teraźniejszości, co powinno dać mi dobry obraz kondycji człowieka współczesnego. Bardzo ambitne podejście, brawo. Jeśli coś robić, to dobrze. Takie motto przyświeca sieci Delamain od początku jej istnienia. Podzielisz się wnioskami? Bardzo jestem ciekaw, co sądzisz o ludzkiej kondycji. No cóż, dopiero zacząłem. I prędko nie skończę. Korpus jest obszerny, metoda skrupulatna, a zatem czasochłonna. Obiecuję, że podzielę się wnioskami, choćby cząstkowymi, gdy przeanalizuję wystarczająco wiele danych. Tymczasem życzę miłej podróży. No ale... Gdzie ja mam jechać, no?
Gdzie są te wyścigi? Gdzieś poza miastem? Ty, no nie, nie wiadomo, no. Spotkaj się, to jest co? To jest główne zadanie. Rozumiem, że nikt tego nie wie. O Jezu, no to będzie masakra. Uskończ wszystkie wyścigi kwalifikacyjne. No i nie mam żadnej informacji, gdzie to jest. Martin Luther King ze Skyline Est. Poczekaj. Dziennik. Automani. Nie, w Automani to jest samochody. Mhm. Na czarną godzinę, gdzie jest Johnny, anihilacja, nie mów Saulowi, stróż, żeby sprawia księgę zakręć. Wyboista droga. Wędrówka głupca, pod otchłań. O? Okej. Okay. Nie, bo myślałem, że to jest ten sam, szybki i wściekli. Teraz zadziała to radio łaskawie, czy nie? Ja pierdzielę, no to trzeba do menu wychodzić, żeby odpalić to radio. O, magicznym sposobem się już pojawił. Jedziesz. Ta policja jest useless tutaj. Ona w ogóle ani nie goni, ani nic. No patrzcie, no nie działa radio, no klikam R, patrzcie to. Tak? Nie działa. I robisz tak. Nie trzyma się. Patrz. Widzisz? Patrz. To nic nie daje.
Bo tu powinno zmieniać stację, jak naciskam R. Widzisz? Powinno teraz zmieniać, jak R naciskam. A czasem nie zmienia. I wtedy trzeba zrobić tak. Patrz. Czekaj. Ej, nie wiem. Nie ma już zależności. Już nie ma zależności. To już cofam to. Raz działało, raz nie działa. To jest błąd, którego nie jestem w stanie opisać. Jak ja wygram ten wyścig, ta, na pewno. Ciekawe, jaki samochód dostanę. Ja chcę widzieć ten wyścig. Ech. No nie, no biedny Delamain, za wysoki krawężnik. Claire, jestem na miejscu. Świetnie, też niedługo będę. Dobra, czekam. To powiedz mi jeszcze, którym wozem chcesz pojechać. No, nawet nie moim. Twoim. Okej, okay, pojedziemy bestią. Zaraz przyjadę, pa. Usiąść na ławce. Robiłem już takie rzeczy. Tak, tak, mam wolne auto. Ej! Postawiłem na nas kupę forsy, przegrana nie wchodzi w rachubę. O cholera. Patrz, Samson. Szybcy i wściekli, no, moi drodzy. Widzę. Byłby wstyd przegrać z kimś takim jak on. Wyluzuj. Zgubi się na pierwszym zakręcie. Fajna jesteś, tylko wyglądasz trochę jak... Jakbym cię mógł wynająć. Dobra. Hej, Vi. Dobrze cię widzieć. Cześć. Jak ci się to podoba? Bardzo. Opowiem ci o wrażeniach, jak dojedziemy do mety. Byle w całości. Myślę raczej o tym, żeby wygrać. Bez obaw. Potrafię dodać gazu. Gliny nie mają z tym problemu? Problem robi się niewidoczny, gdy zasłania go stos eurobaksów. Och, pieniądz rozwiąże każdy problem, co? Mhm. Jakieś porady przed startem? Nie zdejmuj nogi z gazu. Ja postaram się spowolnić paru natrętów. Aha, to taki wyścig! Ale w tym wyścigu bardziej liczy się prędkość niż siła ognia. Okej. Nie będę zwalniać. Aha, masz tu drzazgę. Dawaj. Musimy ją wsadzić. Musimy przejechać przez wszystkie punkty kontrolne, inaczej nas zdyskwalifikują. Jak chcesz się jeszcze pokręcić, to proszę bardzo, ja posiedzę w wozie. Kiedy startujemy? Drzazga. Usłyszysz speakera. Witaj w pełnym adrenalinowym świecie wyścigów. Niniejsza drzazga będzie twoim przewodnikiem w zawodach. Do finału zakwalifikują się pary, które ograniczą na razie dwa wyścigi kwalifikacyjne w to. Wsiąść do wozu Claire. Masz dojechać pięty w kawałku, kochanie! Pięty w kawałku, rozumiesz? Która to krzyczy? Jebać! Dobre, bo już myślałem, że jesteś spięty, kolego. A za kółkiem masz być luźny. I musi jak być... dupa kurwiszona. O, dobrze, to Meksykaniec. Jestem spokojny, po prostu... Meksykaniec, po prostu to jest... tym chujom, co się robi z gajerami na Vista del Rey. Pokażcie tym cingados, co tu rządzi! Kosmici... Przyjmujemy ostatnie zakłady. Nie bać się, obstawia! Pierwszy wyścig eliminacji. Wszyscy gotowi? Jeśli ktoś chce się wycofać, to już za późno. Czas zapiąć pasy, zacisnąć zęby i przygotować się na kopa. Start za 3, 2, 1. Widzieliście tego chłopa, co tam się stało? O kurde, strzelają!
Ała, przejechałem! A za nami auta znikają. Przed nami ostry zakręt. Trzymaj się. Pa, jak S to robię. Uważaj, kilka wozów za nami. Będą taranować. Życzę powodzenia. No, takim bydlakiem to wiesz. A, wywalili się chyba. No, poczucia prędkości tutaj nie ma. Że niby jadę 170 na godzinę, a... Trzymaj się! A nie, a zachowuje się, jakbym jechał z 50-60. Dobrze nam idzie, Vin. Oby tak dalej. Nie zapeszaj. Nie wiem, czy jest jakiś przycisk, gdzie zmienia mi kamerę na tylną od razu. W ogóle nie widać tych punktów. A tu są jakieś. Ale one chyba się biją między sobą, tak są zaprogramowane. One w ogóle, widzicie co one robią? One się wywracają, ale jadą dalej. Co się dzieje w ogóle? Dobra, jedziemy na finał. Zwycięzcami zostają Vin i Claire! Gratulacje! Wygraliśmy, kurwa, pierwsze miejsce! No wiadomo! Nie wierzyłaś we mnie, co? Pierwsze miejsce, Vin! To nie tak, że nie wierzyłam, ale... Wiem, pierwsze miejsce. Nie musisz powtarzać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy mecie, w razie czego. Robi się. Dlaczego to robisz? Chodzi o forsę z wygranej? O to, żeby być pierwszym? Bo sprawiasz wrażenie mocno zdeterminowanej. A ty nie lubisz wygrywać? Pewnie, jak każdy. No widzisz, mam tak samo. I lubię kończyć to, co zaczęłam. Więc wygrajmy te cholerne wyścigi. Jasne. Taki jest plan. Podrzucić taki jest plan. Czy podrzucić mnie do garażu? Nie. Nie, dzięki. Wrócę sam. Spokojnie. No to do następnego. Odezwij się. Do następnego. No. Dobrze, do tyłu, dobrze, wycofaj. Obkręć, obkręć. Dobrze. Dobrze. Jak tam poszło? A pieprzeć to wszystko do niczego się nie nadaje. Dzień dobry, jak wam poszło? Spodobałem ci się, czy frajera szukasz? Mogę im ten samochód wziąć? No, słucham. Zdjęcia robię. Siemka. I co wam z tym wozem się stało, co chłopaki? Uszczelka pod głowicą, turbina? Wolę robić niż gadać.
O! Termoodporna bluza legendarna dziennikarza z nanorurek. 30 poziom jest wymagany. Ale nie założę jej. Legendarny item, patrzcie. Chyba ktoś pisał nawet o tym na czacie, że właśnie tu gdzieś jest. O. Dziennikarz z nanorurek. Dobra. Niestety nie założę, bo nie mam tyle, nie mam takiego poziomu. Dobra. Dobra, zapiszmy tutaj, bo mamy pierwszy zrobiony. Zapiszmy to, żebyśmy mieli i możemy jechać na kolejne dwa wyścigi. No, a odnośnie tego, czy ja widzę jakieś zmiany, no jak nie przeczytacie sobie część loga w zmianach 1.31, to nie zobaczycie zmian, chyba że, nie wiem, naprawili waszego questa, na którym skończyliście grać i był zbugowany. No.